Nie da się ukryć, że idzie zima. Jutro już 1 listopada, a skoro idzie zima, no to w Polsce wszyscy zastanawiamy się, czy będzie nam ciepło, czy będzie energia, czy nie zdarzą się nieprzewidziane przerwy, kłopoty w dostawach energii, no i oczywiście ile to wszystko będzie kosztowało. Jeżeli te wszystkie problemy zgromadzimy, to wiadomo, że, że najbardziej kompetentną osobą, która nam o tym wszystkim opowie, jest pan minister energii. Krzysztof Tchórzewski. Dzień dobry. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Panie ministrze, czy będziemy mieli prąd w zimie? Problemy z energią to mamy teraz. Grzegorz przeszedł, mieliśmy 300 tysięcy odbiorców bez prądu. No i jak słyszymy w mediach, dziennikarze na energetyków nie, nie, specjalnie nie narzekają. Nasze służby i przy poprzednich... Tego typu sytuacjach i obecnie no, spisały się całkiem dobrze. Mieliśmy 2,5 tysiąca stacji transformatorowych odłączonych, sporo linii wywróconych i w ciągu y, właściwie jednej nocy może jednej doby to będzie ładnie zaokrąglone, doszliśmy do tego, do kilkunastu tysięcy, gdzie było już najbar najbardziej, że tak powiem, wszystko porwane i poniszczone. A więc, no, nasi energetycy tutaj, korzystając z, z tej rozgłośni, to chciałbym tym swoim zespołom podziękować, bo naprawdę e, sprawnie sobie radzą w tych wszystkich awariach. Chcę, państwa, chcę Państwu zaznaczyć, że, że nadal funkcjonują dyżury, nadal są pogotowia, ale także są nasi pracownicy, Pracownicy, którzy w każdej chwili rzucają swoje zajęcia domowe i, jak jest potrzeba, ruszają natychmiast do pracy, a więc cały system dyżurów domowych, który powoduje, że wtedy, kiedy nam się źle robi z powodu braku prądu, kiedy stanie się takie, takie coś jak, jak przedwczorajszy huragan Orkan, orkan no, te rzeczy zaczynają w Polsce się pojawiać, to tutaj no, służby są dobrze zorganizowane i pracujemy. Z drugiej strony, e, energii w Polsce nie powinno brakować. Także i ze względu na to, że staramy się myśleć o przyszłości. Tak więc jeżeli popatrzymy na to, co robią Polacy, to rok 2015 do 16, to jest 2,4% wzrostu życia prądu. To jest olbrzymi wzrost życia prądu do końca trzeciego kwartału... Jaki jest powód tego? Jeszcze dodam, to do końca trzeciego kwartału siedemnastego roku mieliśmy już dwuprocentowy wzrost w stosunku do tamtego podwyższonego zużycia w 16 roku. A więc jakbyśmy się odnosili do piętnastego roku, to rok 16 i da nam pięcioprocentowy wzrost... Ale to świadczy roku. o tym, że gospodarka to tak, ruszyła? Jakby to, jest mhm. to jest dwie elektrownie potrzebne. Pięć procent to jest dwie duże elektrownie. Ale to jest zużycie Nie indywidualne, tylko, czy też gospodarka ruszyła? E, ja tutaj mówię o Wzroście zużycia ogółem. Mhm. E, takie rozbicie dokładne dopiero robimy na, na podstawie jakby szacunku potencjału wzrostowego no i z, zebrania odczytu liczników dokładnie. Natomiast o co chodzi w tym zużyciu ogółem? Otóż chodzi o to, że to świadczy o tym, że i gospodarka ruszyła, ale i w gospodarstwach domowych też e, e, wzrosło zużycie. Dzisiaj na, na jeżeli ktoś domek rodzinny buduje, to kiedyś zgłaszał się na 7 kW mocy. teraz już 11 kW mocy w większości ludzie chcą, a więc przybywa urządzeń domowych i dla nas to jest olbrzymie wyzwanie, bo mówię te te 5% to tak jakby dwie duże elektrownie, dwa duże bloki energetyczne 1000 MW prawie potrzebne by były, żeby sprostać tym wymaganiom. I stąd do końca tego roku, w tej chwili już jest na rozruchu, 1000 megawatowa elektrownia w Kozienicach i ona w pełni wejdzie w system od 1 stycznia roku 2018. To jest węglowa? Węglowa, tak. Następnie dwa takie same bloki, jak w Kozienicach, będą wchodziły po kolei do końca 1-18 roku, drugi 19 roku. Mamy budowano blok 500 MW, trochę mniejszy, w Turowie. Mamy budowany blok 1000 MW w Jaworznie, który wejdzie gdzieś do, do z produkcją koło 2020 roku i mamy przetarg otwarty w trakcie rozstrzygania na budowę 1000 MW elektrowni w Oscołęce, też węglowej, która, której oddanie na 2022-2023 rok to będzie zależało, jak będą odwołania, kiedy się rzeczywista budowa rozpocznie. A więc e, mamy sytuację taką, że Wraz ze wzrostem zużycia przybywa tych mocy, ale też trzeba pamiętać o tym, że mamy z lat 60. jeszcze niektóre 200-megawatowe bloki. Do remontu, nawet Albo już do wygaszenia. do wygaszenia, więc musimy tutaj przyspieszać. No i właśnie, i chcę zapytać, bo to są elektrownie węglowe, czyli to jest trochę inna koncepcja rozwoju energetyki niż ta, którą chociażby lansował pan y, y, Waldemar Pawlak, który y, y, mówił o tym, że potrzeba rozwijać elektrownie gazowe. My musimy mieć dywersyfikację i teraz, jeżeli już jest sytuacja taka, że mamy gazoport, że e, będzie e, gazociąg do Norwegii. Praktycznie umowy już są podpisane, więc wszystkie sprawy ruszają. Więc nasza też nasza pewność zasilania w sprawach gazu znacząco wzrośnie. My już tutaj będziemy mieli z kilku kierunków możliwość odbioru gazu. Więc z takiego punktu widzenia patrząc, też możemy budować elektrownie gazowe. One o tyle są potrzebne, że w systemie energetycznym węglowe są mniej regulacyjne, jeśli chodzi o nie najlepiej jak w szczycie pracują, bo to jest kocioł bardzo mocno rozpalony. E, który do, do pewnego poziomu chodzi. Ale ta nadwyżka, która jest ruchoma, gdzie e, ludzie odbierają, nie odbierają. Czyli ten, tak. ten górny szpic odbioru, to dobrze, jak są elektrownie gazowe, bo tutaj gazowe bardzo łatwo się schodzi w dół. Są bardziej elastyczne. Co, są regulacyjnie, Rozumiem. bardziej regulacyjne. A teraz więc, więc takie elektrownie też są nam potrzebne, i teraz już będziemy je odważniej budowali. Już urucham, uruchomiliśmy w tej chwili, jesteśmy w trakcie uruchomienia dwóch takich elektrociepłowni, bo najlepiej, jak one są jako elektrociepłownie budowane, więc będzie już w Płocku elektrociepłownia oddawana w stalowej woli we Włocławku, więc tutaj. Mamy Czyli można system. powiedzieć, że na zimę jesteśmy zabezpieczeni. E, na zimę jesteśmy zabezpieczeni węgla w kraju. A właśnie e, nie o ten węgiel chciałem zapytać, bo wszędzie dochodzą sygnały, że na składach nie ma węgla, że on drożeje bardzo. I Jak to jest naprawdę? E, e, Pojawiły się pewne problemy e, związane ze, ze spiętrzeniem robót e, z dowozem węgla do elektrowni. Do tego stopnia, że przy kopalni redłutowej już groziło nam zatrzymanie wydobycia, składy były na tyle zapełnione przy kopalniach, dlatego że no, ta, ten ostatni kwartał roku jest związany z tym, że wszędzie wszyscy się spieszą, żeby swoje zamiary roczne wykonać, więc jak wiemy, mamy, mamy bardzo dużo inwestycji infrastrukturalnych. Przebudowuje się linie kolejowe, więc zamknięcie linii kolejowych. Przebudowuje się drogi, plany się w tej chwili kończy, dużo tłucznia wszędzie potrzeba, dowozu. No i kwestia jest tego typu, że, że w takiej sytuacji e, są pewne zatory dowozowe. A ja chcę powiedzieć także do elektrowni typu 1000 megawatów, czyli taki, jaka w tej chwili blok się oddaje nowy w Kozienicach, który potrzebuje węgla, na przykład z Bogdanki. I stamtąd jest jednotorowy wyjazd, więc jest tym bardziej, jeżeli są roboty, jest duży kłopot. To taka elektrownia potrzebuje trzy duże składy węgla na dobę. To jest około 10-11 tysięcy ton. Na dobę węgla. Więc z punktu widzenia właśnie tego dowozu, to my mamy w kraju w tej chwili no, duży ruch z tym węglem. E, tym bardziej, że z końcówko roku także wzrasta zapotrzebowanie na energię elektryczną, dzień się robi krótszy, więc tak. tutaj też powoduje to, i oświetlenia bardzo są w Polsce już w stosunku do tego, jak weźmiemy 10 lat do tyłu rozbudowane oświetlenia uliczne, oświetlenia miejscowości. Z punktu widzenia także reklam kraj już inaczej wygląda, więc to wszystko powoduje wzrost zużycia prądu. I z tego tytułu no, energetyka się cieszy bo ma moc bardziej lepiej wykorzystano, ale z drugiej strony trzeba dowieźć węgla, bo mamy większość elektrowni w polsce węglowych. I tutaj, ale nie ma tragedii. Gdzieś tam e, trzymamy się tego obowiązku zapasów miesięcznych. Ale mniej więcej gdzieś tam trochę. E, chwilowy był tąpnięcie no. węgla mieliśmy w trakcie e, słynnych manewrów. Otóż. Wojskowych. E, wojskowych, tak, no, ro, rosyjskich. Zapad 2000. Tak jest. E, więc tutaj e, rzeczywiście e, przywóz dziesiątek tysięcy, podobno blisko 100 tysięcy żołnierzy ze sprzętem, przerzucanie z. E, z wschodniej Rosji na zachodnią Rosję i na, na, na Białoruś spowodowało, że w pierwszej kolejności jechały pociągi ze sprzętem, żeby to wszystko, żeby no, tutaj pokazać rozmach tych ćwiczeń. Dlatego też nam e, import węgla z tamtego kierunku spadł no, do 40% w ciągu trzech tygodni i pojawiła się pewna dziura na wschodzie Polski. Ja zaznaczam, że mamy wystarczającą ilość węgla dla produkcji koksu wystarczająco ilość węgla miałowego dla elektrowni, natomiast jeśli chodzi o węgiel gruby dla ludności, Polska ma węgiel bardzo dobry i on jest dosyć drogi z naszych kopalń, ale go wystarcza w granicach no, niepełne 50%. 50% od lat kupujemy z zewnątrz, z Australii, na przykład z Nowej Zelandii, no i znacząco z, z Rosji. Rosji tak. e, to jest gorszej jakości węgiel i tańszy i dlatego no, w, na wschodniej Polsce dużo ludzi ten węgiel kupowało. Więc na składach tego węgla polskiego zapasów za dużo nie było. Jak z powodu manewrów zaczęło nagle brakować węgla, no to trochę kup dosyć, jak zwykle handlowcy się cwanie poruszają w tym momencie. Mówią, brakuje węgla, zaczynają się kolejki tworzyć, można cenę podnosić w górę i w ten sposób szybciutko polski węgiel został rozkupiony, bo będzie mało. Okazuje się, że niektórzy już mają na dwie, na półtorej zimy zapasu tego Aha. węgla. Więc to, to się porządkuje w tej chwili, węgiel na składy wraca. Eee, tak naprawdę na przyszłe lata szykujemy, proszę państwa, nawet wysyłkową, wysyłkową sprzedaż węgla z kopalń, palety e, po e, pół tony węgla. Przygotowywane prawdopodobnie będzie można w ten sposób już zamawiać węgiel bez jakiegoś tam specjalnego innego dowozu, czyli normalną taką przesyłkę wysyłowo. I ten problem chcemy rozwiązać. Natomiast tutaj chwilowy, chwilowy kłopot i myślę, że tutaj nie ma co na przyszły, na przyszły sezon zapasów robić. Węgla nam wystarczy. Węgla węgiel będzie. Kolejne pytanie wiąże się może z takimi jednostkowymi przykładami, ale to. I jest dosyć ciekawy. Mianowicie słyszałem, że rośnie takie zjawisko niepłacenia za prąd i, i są ludzie, którzy na przykład uszkadzają licznik albo rozbijają ten licznik, i wtedy nie można za bardzo dochodzić od nich pieniędzy za zużyty prąd. Chcę powiedzieć, że rzeczywiście trafiają się przypadki. Jeśli chodzi o kradzież prądu szczególnie, no to są, to są sytuacje e, różne, czasami to jest związane po prostu z sytuacją rodzinną, szczególnie w rodzinach patologicznych. Procentowo to dosyć jest spory ubytek, jakby tak s, y, sprawdzić, ile tego prądu znika. No to jest kilka procent, no, tak, to się liczy, to, są, to są sumy spore, to, tak, tak, to są, są pieniądze, to są sumy spore. Muszą za to płacić ci, którzy płacą. E, e, czy da, da się tego uniknąć? Czy teraz coraz, nowe? coraz Coraz lepiej, lepsza jest egzekucja, dlatego że dla tych, którzy nie płacą, wprowadzane są liczniki, instalowane są liczniki. Na, na złotówki wrzucane normalnie, tak jak na telefon no tak. w tej chwili, także już jest to dosyć powszechne, że jak mieć prąd, to musisz wrzucić te parę złotych do licznika dla tych, którzy notorycznie się opóźniają i nie płacą, więc nie zabieramy tego prądu, żeby całkiem nie dawać, tylko mobilizujemy, żeby gdzieś tam w wydatkach sobie kalkulować, że trzeba zapłacić. I ta metoda jest dosyć skuteczna, natomiast trafia się złodziejstwo, w różny sposób obchodzi się liczniki, w różny sposób się podłącza, ale jeśli chodzi o, o pomiar tego, co się w sieć wysyła i to, co jest odbierane, coraz więcej jest inteligentnych liczników w Polsce i te liczniki zdalnie pokazują, jaki jest odbiór. I teraz, jak na daną miejscowość mamy skierowana dostawę prądu i dostawca wie mniej więcej, ile energii wysyła. I potem ma liczników, ile jest pobierane, i wie, ile na skutek przesyłu, czyli nagrzewania się przewodów, w naturalny sposób tej, tej energii ubywa, no to sobie szybko policzy, że tutaj jest gdzie szukać. Tego, który prąd kradnie. I te sprawy są coraz częściej wykrywane właśnie wskutek, wskutek nowych technologii, które wchodzi się wchodzi ten tak zwany smart metering? Tak? No, to jest kwestia tego typu, że, że mam nadzieję, że dosyć szybko nasi naukowcy pomogą nam, z z, 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 skonstruują inteligentny licznik, który pozwoli nam na to, żebyśmy na przykład mając urządzenie z licznikiem wpinali się do sieci tutaj w, w radiu i ale brali na swoje, ale pobierali prąd dla siebie, dla siebie wysyłając na, na aplikacje, na przykład aplikacje wysyłając przez telefon. Na, na, na swój licznik, tak, tak, tak czyli żeby, żeby, żeby to była sytuacja tego typu, że e, i to już jest coraz bliższe, coraz więcej jest tych nowych technologii, więc e, dlatego, że ta e, walka Ministerstwa Energii o to, żeby jednak samochód elektryczny mógł być Właśnie o to chciałem zapytać. Czy e, będzie jest, więcej tych punktów ładowania samochodów? Będzie, dlatego, że uruchomiamy, e, jest w trakcie ostatni. W ostatnim etapie ustawa o elektromobilności, która porządkuje ten system i która wprowadza też pewien obowiązek państwa, jeśli chodzi o budowę infrastruktury. Pod samochody, elektryczne. pod samochody elektryczne. Tu chodzi o ten początek, żeby rozkręcić, bo dzisiaj tak, nie mam samochodu elektrycznego, bo nie mam się gdzie ładować. No bo jest kilka punktów w Warszawie. Tak, no całej. na przykład. Nie buduję punktów ładowania komercyjnie. No się bo nie opłaca. Bo jest nie... na około 100 stacjach paliw, są postawione już w Polsce punkty ładowania. To nasze firmy Lotus i Orlen w to zainwestowały. No a tam raz na dwa tygodnie ktoś się naładuje, więc inwestycja z punktu widzenia nie amortyzacji nie jest opłacalna. I to się tak kręci. Więc, żeby nadać temu ton, idziemy w takim kierunku, żeby to państwo. Albo wspierało, tak jak odnawialne źródła energii, które są normalnie nieopłacalne, ale państwo wspiera tak. e, i, wtedy, i wtedy robi się to już opłacalne. A czy do dojdziemy... tego chcemy, żeby infrastrukturę, w budowie infrastruktury zauczestniczyło państwo? No to super, ale czy, czy, czy dojdziemy do takiej sytuacji, w której na przykład. No Mam samochód elektryczny i chcę sobie go naładować ze, z gniazdka, które mam w mieszkaniu i wysyłam dzisiaj, jakąś aplikację i po prostu mogę to zrobić. Dzisiaj na, na swoją instalację w mieszkaniu, jak pan ma domek jednorodzinny, to pan może się do gniazdka, każdy sprawa. No to ładowanie. idę spać i mi się ładuje. Aha, ale te, I nie ma problemu. W tych punktach jest ładuje, niektóre szybkie. Tak. Są punkty średnie punkty ładowania do dwóch, trzech godzin i są szybkie punkty ładowania kilkadziesiąt minut. Ale to zawsze kilkadziesiąt minut. No 20 tak, minut tak, na przykład, tak. już ale, bardzo szybkie. Ale to można sobie wyobrazić, że na przykład wysyłam taką aplikację... A to już dosyć drogą, drogę Dostaję wtedy większy, większe natężenie prądu do swojego gniazdka i mogę naładować samochód szybciej. Nie. Natężenie prądu w gniazdku ma pan takie, jaką już, moc pan sobie zamówił. A, już nie będzie. Tutaj, tutaj pan musi przebudować odpowiednio instalację, bo to musi to być zasilanie, żeby, żeby to wszystko tak. nie popaliło. No więc instalacja, taką ma pan instalację, jaką pan sobie zamówił. jako pan moc sobie zamówił. Więc tam... Szczególnie w niektórych jeszcze dawniej budowanych domach to jest powiedzmy moc 5-7 kW. Obecnie już jak ludzie robią, 11. to 11, nawet niektórzy 15 sobie życzą, w zależności od tego, co myślą u siebie zainstalować w domu elektrycznego. Ale już przy tych nawet do tego wolnego ładowania każde gniazdko w tej chwili wystarczy, jeżeli ktoś chce się w nocy ładować, więc. Ci, co mają możliwość podłączania się do swego gniazda, mogą się podłączyć, mogą się ładować. Ale tu chodzi zasadniczo o to, żeby można było się podłączyć, pojadę sobie, jak to się mówi, do cioci w odwiedziny i jest problem samochodem elektrycznym włączę się do niej. No i Wiadomo, że to sporo tego prądu trzeba od niej tak. tam zgarnąć i tak zapłacić jej, ile jej zapłacić, jak się rozliczać, a tu, a tu, będzie sobie tak, każdy patrzył wzajemnie. Dał, a, tu, a tutaj już w tej chwili można, przygotowywane będzie, są można. rozwiązania, kiedy jadę i samochód ma swój licznik. I on na swój licznik po prostu zbiera. A czy, czy, czy na y, posiedzeniach Rady Ministrów lobby naftowe mocno atakuje te y, elektryczne samochody? Jest kwestia taka, że dzisiaj jesteśmy w takiej sytuacji, że y, cała energetyka jest w miejscu y, w rękach ministra energii, a więc zarówno paliwa, gaz, jak i energia elektryczna, jak i kopalnictwo i tutaj. Jest wewnętrzna regulacja tych rzeczy. Chciałbym tylko to powiedzieć, że problem był tego typu, że na początku były stacje paliw jako paliwa płynnego. Bardzo szybko jak rynek potrzebował, operatorzy na swoich stacjach zainstalowali dystrybutory gazowe. I na każdej prawie stacji zajedzie pan taki już LPG. Akciwik, tak. czy, czy, czy w stacji Orlenu, czy Lotosu, czy i wszystkich innych. Zajedzie pan, i pan bez problemu LPG ma i się, i się dostosowali. Jeżeli będzie teraz potrzeba taka, że będą samochody elektryczne, to jak widzę po podejściu, to już powiedziałem, około 100 punktów jest tak. w tej chwili wśród tych, których, których ja nadzoruję. A, to, a oni to są jedna trzecia rynku. Więc teraz jak popatrzymy na, na cały rynek, to wszyscy inni tak samo do tego podejdą. Że będą już patrzą, czy ten rynek jest potrzebny, czy instalować, czy nie. Czyli będą po prostu korzystali z ale, trzeciego paliwa. Rozumiem, ale ministerstwo na razie jeździ samochodem. Spalinowy. To jest kwestia odja dojazdu, odjazdu. Myślę, że w przyszłym roku pojawią się w ministerstwie już samochody elektryczne, o, bo myślimy o tym, żeby um, zachęcać wszystkich, żeby pod urzędami słupki się pojawiły, żeby, żeby i państwo, i samorządy trochę zaczęły inwestować w infrastrukturę. Bo to, co na początku powiedziałem. Nie ma. Nie mam samochodu elektrycznego, bo nie mam się gdzie ładować, jak gdzieś pojadę. Nie buduję punktów ładowania komercyjnych, bo za mało się samochodów ładuje, mi się to nie opłaci. Sąd państwo musi w to zainwestować i ja właśnie jako minister energii do tego dążę i taki program przygotowuję. Tak więc z rozmowy z panem... będziemy jeździli samochodami elektrycznymi, o, to przyszłość. No to, no to rzeczywiście jest pocieszające. Lobby naftowe tylko będzie zmartwione. Myślę, że się dostosują i prze, przemodelują. Przemysł jest bardzo elastyczny, więc Więcej nie, nie ma przekonu, będzie zużywał nafty. Wtedy. Myślę, że to nie stanowi problemu. Na zawsze, jak nowe przychodziło, był pewien problem. Niektórzy troszeczkę wydłużali w czasie, inni, inni się szybciej dostosowywali do nowych wymogów. I to jest, to jest życie gospodarcze. Tak, więc z rozmowy z panem ministrem wiemy już, że nie będzie przerw w dostawie energii, chyba że jakiś huragan się wydarzy albo orka. No to ale szybko usuniemy. Służby szybko tak. usuwają, że węgla wystarczy i panika jest niepotrzebna na rynku, że jesteśmy w miarę bezpieczni energetycznie na, na tą zimę. Nie jesteś, jesteśmy państwo, Nie w miarę, panie redaktorze, ale naprawdę bezpiecznie energetycznie. Jako Polska też tak. jesteśmy bezpieczni. E, przygotowujemy specjalną nawet taryfę na zimę, jeżeli ktoś o. zechce. E, się ogrzewać elektrycznie, żeby mieć wygodniej, e, to w, w porze nocnej prądu mamy w nadmiarze. No, wiemy, fabryki nie pracują. Czyli nie druga taryf, taryfa powróci. Tak, specjalna tak, tak. taryfa. Ona jest, ale będzie tańsza, będzie w tej chwili na zachętę, nawet e, dopracowana na granicy opłacalności energetyki zawodowej, ale żeby dać szansę osobom, e, tym, których chcą mieć wygodniej, nie chcą w piecach palić, to żeby sobie mogli piece akumulacyjne zainstalować. Wiem, że w wielu mieszkaniach, było ogrzewanie podłogowe porobione, ludzie nie korzystają z tego. Energetyka założy dodatkowy licznik i będzie można, będzie to, można. korzystać. Więc no to optymistycznie to wszystko brzmi, będzie nam o, ciepło. Tak się staramy przedstawiać, Jasne. ale na pewno około 90% to wszystko zrealizujemy. Bardzo dziękuję. 100% nie chciałbym gwarantować, bo wie pan, <laughs> życie jest życiem. Powiało optymizmem. Bardzo dziękuję. Naszym gościem był pan Krzysztof Tchórzewski, minister energii w rządzie, pani premier Beaty Szydło. Bardzo dziękuję, dziękuję bardzo. Pozdrawiam państwa serdecznie. Dziękuję.